Hej kochani, zapraszam na kolejny filmik o paznokciach. Z racji tego, że ostatnio pękł mi jeden paznokieć, dziś pokażę Wam dwa proste sposoby, jak w domu przedłużyć paznokcie i uzyskać ładny, naturalny efekt. Co nam będzie potrzebne? Pierwszą metodą przedłużania paznokci są bazy hybrydowe. Ja akurat posiadam dwie z Semilac, ale na rynku jest ich naprawdę sporo. Mamy bazy witaminowe, hard oraz proteinowe. Główną różnicą od zwykłej bazy jest to, że są one bardziej gęste. Ja dzisiaj częściowo będę używać bazy witaminowej, a następnie pokażę Wam drugą możliwość, jaką jest po prostu żel UV. I przyznam, że ta metoda jest znacznie szybsza i trwalsza, ale o tym za chwilę. Dodatkowo do aplikacji przyda nam się pędzelek, pilnik i polerka, aby nadać paznokciom odpowiedni kształt i poprawić ewentualne nierówności, szablon do przedłużania paznokci . Oczywiście lakiery kolorowe, których będziemy używać i top. Jeśli jesteście ciekawe, jakich kolorów użyłam, to dzisiaj wybrałam piękny odcień niebieski z Elite 99 w odcieniu 09 oraz Model Ones w odcieniu 34. Dodatkowo cleaner i waciki bezpyłowe, na koniec najważniejszy element, czyli lampa, i zabieramy się do pracy. Zaczynam od przypiłowania końcówki paznokcia, nie piłuję go na maksa, jeśli kawałek go zostanie, to będzie nam łatwiej przykleić szablon i paznokieć przedłużyć. Polerką matuję płytkie paznokcia i następnie odtłuszczam cleanerem. Oczywiście paznokieć musi być czysty, bez żadnych odżywek czy pyłków. Pierwszą ważną czynnością przy przedłużaniu paznokcia jest odpowiednie umocowanie szablonu pod i przy paznokciu. Zaokrąglony koniec szablonu wkładamy pod paznokieć, tak aby dobrze się on trzymał i lakier nie wpływał nam pod płytkę paznokcia. Następnie dostosowujemy boki i zlepiamy szablon na brzegach. Zwróćcie uwagę, aby szablon szedł równo z Waszym paznokciem, a nie na przykład w dół. Jest to bardzo częsty błąd. Tak przygotowany paznokieć jest gotowy na przyjęcie bazy. Ja na początek będę używała bazy witaminowej i aplikuję ją na całą długość paznokcia oraz delikatnie na miejsce stykania końcówki paznokcia i szablonu. Dotykam delikatnie po kolei każdy fragment końcówki. Troszeczkę chcę, żeby więcej tego produktu pojawiło się właśnie na samym złączeniu. Metoda hybrydowa daje nam możliwość przedłużenia paznokcia max o 3 mm. Aby płytka paznokcia była wystarczająco twarda, należy nałożyć co najmniej 3 warstwy. W zależności oczywiście od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. Między warstwami nie zapominamy o utwardzeniu bazy w lampie. Jeśli wybierzecie tylko metodę hybrydową, skupcie się dość mocno na końcówce paznokcia. I w tym momencie chcę Wam wspomnieć o drugiej metodzie, jaką jest przedłużanie paznokci za pomocą żelu. Pędzelkiem aplikuję dość sporą ilość, zwłaszcza na złączeniu paznokcia z bazą hybrydy, i przedłużam paznokieć w zasadzie przy jednej aplikacji. Następnie dokładam żel po bokach, zwłaszcza na złączeniu naturalnej płytki z przedłużoną. Są to miejsca, o których często zapominamy podczas przedłużania i później paznokieć może nam się łamać lub wyginać. Dlatego zawsze pamiętajcie, aby dorzucić tam dodatkową warstwę produktu. Na sam koniec rozprowadzam resztki produktu po całości, aby wyrównać całą powierzchnię. Dzięki metodzie żelowej możemy uzyskać znacznie dłuższe paznokcie niż przy hybrydzie, ale spokojnie, nie musicie używać żelu, baza hybrydowa całkowicie wystarczy. Ja używam żelu, bo jest to po prostu szybsze. Żel również utwardzamy w lampie. Jeżeli podczas utwardzania poczujecie lekkie szczypanie lub mrowienie, możecie na chwilę wyciągnąć woń lub po prostu nią poruszać. Po 60 sekundach żel jest całkowicie utwardzony. Kiedy nasza hybryda lub żel są całkowicie utwardzone, czas zdjąć szablon. Najpierw dociskamy go delikatnie na bokach. Zobaczycie, że od razu boki paznokcia się od niego odczepią. Następnie dociskamy delikatnie bardziej i bardziej. Kiedy boki całkowicie się odczepiły, delikatnie ściągamy szablon w dół. Dzięki temu paznokieć Wam nie pęknie.
po zdjęciu szablonu zauważyłam delikatne nierówności na płytce, dlatego na samą płytkę aplikuję zwykłą bazę, utwardzam w lampie i całość przemywam cleanerem. Tak przygotowany paznokieć zaczynam piłować. Zawsze piłowanie zaczynam od boków. Pamiętajcie, że przedłużony paznokieć musi być tej samej szerokości co Wasza naturalna płytka i grubości zresztą również. Skrócić paznokieć możemy piłując, ale również możemy ułatwić sobie pracę przy pomocy właśnie takich cążków. I piłujemy dalej. Pamiętajcie, żeby paznokieć przypiłować również od spodu i od góry, aby zniwelować wszelkie nierówności. Nie zapominajcie dostosować długości do reszty paznokci. Na koniec polerką wyrównujemy całość i matujemy. Jak widzicie, dzięki temu paznokieć wygląda naturalnie i nie odbiega grubością od reszty. Na koniec oczyszczam płytkę i odtłuszczam. I tak przygotowany paznokieć jest gotowy na malowanie kolorem właściwym. Nakładam dwie cienkie warstwy i utwardzam w lampie. Następnie top. Po utwardzeniu całość przemywam cleanerem i pazurki są gotowe. Mam nadzieję, że filmik się Wam podoba. Dajcie mi koniecznie znać, co sądzicie. Zapraszam Was również do obejrzenia innych moich filmów i do zasubskrybowania kanału. Buziaki, pa, pa!